pamiętam śrutkę zupełnie inną, aniżeli jest w tej chwili. Jeśli wspomnieć się, jak wyglądała śrutka, to trzeba spojrzeć w zdjęcia, które zostały jeszcze. Urodziłem się w budynku przy ulicy Rynek Śródecki 1. Przy ulicy Rynek Śródecki, to znaczy, że przed naszym budynkiem był rynek. Śródka oczywiście widok z domu, z mieszkania, z mojego, był zupełnie inny jak w tej chwili. W tej chwili to jest tylko ulica, a przedtem była pełna zabudowa. Na tych zdjęciach niektórych widać pełna zabudowa, naprzeciw budynek 7-6, 7-8-9 to były budynki czteropiętrowe, w których mieścił się rzeźnik, mieścił się warsztat naprawy rowerów, a do rzeźnika można było iść nawet w niedzielę, gdzie był przygotowany, gotowy zestaw wędlin, kiedy niespodzianie przyszli goście i nie było żadnego problemu na śródce, żeby ich ugościć. Jak wyglądało nasze dzieciństwo? Różnie. Przypadało na okres bezpośrednio przed wojną, rok 39. Gdy na ryneczku i przed naszymi oknami gromadziło się wojsko i wyruszało z tego miejsca na wschód, przechodziło przez bramę warszawską, która jeszcze wtedy istniała, i kierowało się w kierunku komandorii. Drugie wspomnienie z dzieciństwa to jest przestrzeganie zasad ochrony przeciwlotniczej, które polegało na zasłanianiu okien, tak zwanym Verdunklung. Rodzice zawsze pilnowali, że nie wolno odsłaniać okien. Okna były zasłonięte grubą, ciemną tkaniną, nieprzepuszczającą światła. Późniejsze to już się wiążą z zabawami, no, gra w szczekla, gra w palanta czy w sera, układanie cekły i rzucanie kamieniem. I jedynymi placami zabaw na śródce to był ryneczek i place na ostrówku, na ostrówku, właściwie na śródce. Widzimy tutaj tereny zupełnie niezagospodarowane. Na Zagórzu była fabryka broni i w tej fabryce były pręty metalowe. Z tych prętów metalowych uginaliśmy sobie coś w rodzaju sanek. Te sanki nam służyły do zjazdu z gór, zimą do zjazdu z górki na Pazurki. Taką cegłą był wyłożony cały rynek śródecki, cały ryneczek. Klinkerowa cegła na grubości 10 cm. Równa na całej powierzchni. Następne wspomnienia, co są związane głównie z nauką szkolną, czyli z pobytem w szkole numer 3, numer 19 przy ulicy Bydgoskiej.
numer 3 dla chłopców, numer 19 dla dziewczyn. W pewnym okresie to się wszystko pomieszało. Obecnie szkoła muzyczna, pewien okres była szkoła specjalna. Środka zapewniała nam wszystko, bo był kościół, był rynek i była szkoła. W roku 1939 na Śródce było około 70 punktów usługowych, sklepów, zakładów. Także naprawdę Śródka była samowystarczalna. Rynek Szurecki 3, obecnie poczta. Historycznie był sklep meblowy, a wcześniej tabakę sprzedawano. Między kościołem a obecną pocztą był końcowy przystanek tramwajowy. Była tak zwana mijanka. Tramwaj ranżerował do przodu i do tyłu i zmieniał tory. Wokół tego budynku jeździliśmy na hulajnodze. Ryneczek i tutaj tą trasą w kółeczko, wyścigi. Na hulajnodze albo na szprychach. W tym mieszkaniu na parterze mieszkała pani Müllerowa. Ekspres Śródecki, ona wszystkich znała, o wszystkich opowiadała, wszystkim życzenia składała i bardzo chętnie odbierała prezenty w postaci placka. Jedną z piekarni prowadził właśnie mój ojciec i poza wypiekiem chleba specjalizował się w pieczywie, nazwijmy to w tej chwili deserowym. Ale najpopularniejszym artykułem, jaki dzieci ze szkoły i mieszkańcy kupowali, to były sznyki. Sznyki z glancem. A chleb, który rodzice wypiekali, to wypiekali bez przerwy przez cały okres działań wojennych i przez całą okupację. Narażając się również gestapo na pewne sankcje. Nad jeziorem w Lysowie jeden z mieszkańców Śródki, tam miał na rybach był i spotkał kogoś, przedstawił, gdzie komuś się był, że na Śródce nikomu nie brakło chleba. Osoba zupełnie obca, to powiedziała. A poza tą działalnością w czasie okupacji nad Warty przychodzili Żydzi, Niemcy przyprowadzali Żydów do robót. Jeden z mieszkańców Śródki, pan Ewicz, zanosił chleb wypieczony w naszej piekarni i na nasze longo zostawiał w zaroślach. Patrząc dalej na trasę, tam był jeszcze jeden budynek, rynek Śródecki 12, w którym mieściła się drogeria. Budynek rozebrany w związku z budową trasy. Jasny budynek kolejny to jest Michałowicz. Był rzeźnik i sklep spożywczy. Rynek, gdzie to jest w tej chwili galeria,
była knajpa. Śródka w czasie okupacji, w czasie działań wojennych była, kiedy już Armia Czerwona dwa tygodnie biwakowała na Hartowie przy kościele Świętego Rocha. Była zaminowana i była przeznaczona do całkowitego zniszczenia, zrujnowania. Takie osobiste wspomnienie, że mój ojciec doszedł do porozumienia z komendantem Śródki, że została rozbrojona i wszystkie materiały wybuchowe, które miały być użyte do likwidacji Śródki, zostały zmagazynowane przy Cybińskim, przy Cybińskiej, w budynku fabryki pasty do butów, która została podpalona i wszystko były zniszczone w ten sposób. Tutaj, gdzie w tej chwili jest dziurka, był fryzjer, szwagier organisty, który mieszkał dwa budynki dalej. Wejście na podwórze, przy którym jest prasownia witraży Kowalisza. Obecny wjazd na teren zakładu dla głuchoniemych. Ulica Bydgoska, mniej więcej na początku ulicy stała brama Bydgoska. W tym budynku historycznie był sklep spożywczy. Zostały tylko ślady z tego. Prawdopodobnie był to budynek budowany na wystawę. Charakter zabudowy na to wskazuje. W tym budynku był sklep spożywczy. Pan Tokułowicz miał sklep spożywczy, gdzie w tej chwili jest kawiarnia. Z czasów świetności komunistycznych był tak zwany radiowęzeł, czyli na całą Śródkę audycje były sterowane, przekazywane. Tylko to, co tutaj szefostwo uznało za zagodne zagodne rozpowszechniania. Był okres, że rzemiosło było niszczone, domiary, okres domiarów, kułacy, burżuje. Trzeba było ich zniszczyć. Zniszczyli. Ostatnie pieniądze z fartucha matki urzędnik zabrał klucze i pozbawił nas normalnie egzystencji. Kościół Świętej Małgorzaty po dominikański, potem po filipiński. Tutaj byli Filipini, zanim przenieśli się na ulicę Szewską. Obecnie kościół należy do katedry. Zabudowa pofilipińska po wojnie, w ogóle zajmowana przez siostry miłosierdzia, prowadziły tutaj przedszkole. Przedszkole potem było przedszkolem państwowym. Ten budynek został wybudowany jako dom parafialny z dużą salą koncertową na piętrze i pomieszczeniami mieszkalnymi na parterze. W tej sali były
organizowane przedstawienia, które reżyserowali i brali udział mieszkańcy Śródki. Między innymi była wystawiana pełnowymiarowa operetka Druciarz. Piękny stary druk zabytkowy, który był wykorzystywany do kręcenia wielu filmów. Między innymi filmu Najdłuższa wojna Europy. Mural z historią, bo w tym miejscu faktycznie był sklep rzeźnicki. I przed wojną, i po wojnie. Najpierw był tu autobus, potem kiosk. I to zostało uwiecznione właśnie w tym miejscu. W latach 70. zapadła decyzja o przeprowadzeniu trasy, tak zwanej obwodnicy, która miała przebiegać przez Śródkę i ogrody arcybiskupie. W związku z tym należało wyburzyć budynki przy ulicy Warszawskiej i przy ulicy Rynku Śródeckim całą pierzeję południową. W związku z tym, że powstał nowy most, most Cybliński był już nie w rozumieniu władz niepotrzebny. Śródka została pozbawiona przejścia bezpośredniego na Ostrów Tumski i dalej Chwaliszewo, które kiedyś należało do Śródki. W tym miejscu była piekarnia, jedna z trzech piekarni, które były czynne na Śródce po wojnie. Po drugiej stronie wejścia do budynku sklep monopolowy. Jak sklep monopolowy już był w likwidacji, to powiedzieliśmy sobie, no to Śródka będzie zaorana. Tu można było kupić cukierki. Jedną sztukę. Jednego cukierka za 2 grosze. Po drugiej stronie był sklep z połatami, z łokciowizną, a tu ten piękny sklep teraz? A w tej chwili jest, co to jest? Lemoniada. Jest to najstarszy budynek murowany na Śródce. Tu mieszkał harcmistrz drużyny śródeckiej imienia Kazimierza Wielkiego. W tych pomieszczeniach tej rodziny odbywały się próby chóru, między innymi chóru Stuligrosza. A Stuligrosz mieszkał po drugiej stronie budynku już nieistniejącego. W czasie PRL-u tutaj była centrala rybna. W tym korytarzu na gwiazdkę stało się w kolejce. Bardzo miło spędzony czas w kolejce porywany po ryby. Przywiozą, nie przywiozą. Wreszcie przywieźli, ale nie zabrakło dla wszystkich. Stoimy na pszczółku mostu, którego miało nie być. A jednak jest i ożywił całą Śródkę. Dziękuję. Czym dla mnie jest Śródka? Moim życiem i moim marzeniem, żeby jak najlepiej się rozwijała, żeby była przyjazna, a ze Śródką wiąże całe moje życie. Chyba całe, zobaczymy.